została założona, jest to od 1958 roku i właśnie dzięki pani dyrektor, że użyczyła nam ją, także można sobie ją tutaj przejrzeć, poczytać. No na pewno tutaj część osób, które są obecne, są związane jakby z tą kroniką, także mogą sobie powspominać te lata, w których tutaj chodzili do szkoły. Co musimy dopowiedzieć, że kronika od 1958 roku do 2013 roku jest w ciągłej takiej prowadzona cały czas, także każda pani dyrektor, która uczyła w naszej szkole, która prowadziła szkołę, taką kronikę prowadzi. Także zachęcamy, bo jest to, że tak powiem, najstarszy dokument naszej wioski, który pozostał i który być może tylko był, bo żadnych u nas nie było tak zwanych kółek rolniczych czy jakichś innych stowarzyszeń, które by prowadziły kronikę. Kochani Państwo, zanim powiem o wystawie, mi się wydaje, że jesteśmy w tak miłym gronie i chciałbym przede wszystkim wykorzystać tę okazję i serdecznie pogratulować w imieniu Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gdańsku, swoim własnym, mieszkańcom Domatówka, że wreszcie, co było powiedziane, pan Blaszkę pisał, wyszli z cienia i że energię ukierunkowują w dobrym kierunku. A to zapewne wszystko się stało dzięki temu, że powstała tutaj placówka kultury. I ta placówka kultury na 16 placówek kultury w gminie Puck zajęła w ostatnim naszym rankingu miejsce trzecie. To świadczy zapewne przede wszystkim o dobrym klimacie, jaki tutaj niewątpliwie istnieje. No, jak zawsze punktem numer jeden jest pani, która prowadzi placówkę kultury, w tym przypadku pani Ania. Także wielkie słowa uznania i podziękowania za stworzenie tak pięknego klimatu i że właśnie ludzie chcą lgnąć do tej placówki. Świetnie tutaj działa Rada Kultury. No między innymi właśnie Rada Kultury przyczyniła się do tej wystawy. Oczywiście znakomita współpraca z Sołtysem. Są tutaj ludzie, którzy przychodzą i rozwijają swoje zainteresowania, a generalnie można powiedzieć, że jest ogólna akceptacja społeczeństwa i to wszystko w takim szerokim wymiarze po prostu decyduje o tym, że stanowicie Państwo taką siłę kulturalną. A kultura ma to do siebie, że po prostu stopień kultury zależy od stopień otwartości na rzecz drugiego człowieka. I wy po prostu się otwieracie. W kulturze bardzo ważne, a właściwie kultura jest po to, ażeby ożywiać więzi międzyludzkie, te naturalne. Żeby człowiek mógł się bezpośrednio spotkać z drugim człowiekiem i służyć drugiemu człowiekowi. I właśnie tutaj to ma miejsce. A ta więź jest nie tylko na płaszczyźnie poziomej, a więc wśród tych żyjących, ale na płaszczyźnie międzypokoleniowej, czyli pionowej. I między innymi ta wystawa ma to znaczenie. Tutaj nawiązuje się tą więź międzypokoleniową. Państwo jakby poprzez tą wystawę zmierzacie do ukierunkowania swoich myśli ku swoim korzeniom, co jest bardzo ważne. Człowiek jak drzewo, podobnie im jest bardziej zakorzeniony, tym po prostu jest bardziej żyje, bardziej jest uświadomiony, bardziej pełny siebie. I właśnie ta wystawa niewątpliwie powoduje, że Państwo macie coraz większe, cieplejsze emocje w stosunku do swojego miejsca zamieszkania. To nie jest tylko spełnienie zaciekawienia, ale naprawdę jest to kontakt duchowy z tamtymi ludźmi. I dlatego mi się wydaje, że to jest piękna sprawa i serdeczne gratulacje. Naprawdę dla tych wszystkich tutaj, bo ja nie chcę wymieniać nikogo, którzy się przyczynili do tej wystawy. I chciałbym, żeby ten klimat, który tutaj u Was istnieje, był jeszcze przez wiele, wiele lat. Życzę naprawdę wiele radości i wiele spełnienia wszelkich marzeń wokół życia tej placówki kultury. Dziękuję. Zacznijmy też od młodszych dzieci. Wszyscy przyjdziemy na tą wystawę z wielką chęcią. Zresztą troszeczkę nam to współgra w tej chwili z tematyką lekcji i dzieci już wiedzą, pójdą, bardzo się cieszą. Także proszę się nas jutro spodziewać. Wszystkich. Dziękujemy bardzo. Thank you.
na imię Anna Stankiewicz, jestem gospodarzem Wiejskiego Klubu Kultury w Domatówku. Spotkaliśmy się dzisiaj w klubie na otwarciu wystawy fotograficznej Sołectwo Domatówko dawniej i dziś. Zostało przygotowanych 110 zdjęć przedstawiających całe Sołectwo Domatówko, Mała Piaśnica i Wielka Piaśnica. Na dzisiejszej uroczystości obecni byli wojewoda pomorski Ryszard Stachurski, wójt gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk, również sołtys sołectwa Domatówka Józef Szymański oraz mieszkańcy, którzy udostępniali zdjęcia, które zostały wykorzystane w dzisiejszej wystawie. Proszę Państwa, wystawę będzie można w klubie oglądać od poniedziałku do piątku, od 9 do 13 grudnia w godzinach 17:20. Także serdecznie zapraszamy do klubu. Chciałabym teraz oddać głos Ewie Roszman. Ewa zajęła się przygotowywaniem tej wystawy. No ja na temat wystawy to mogę powiedzieć, że nasze zdjęcia, które przygotowaliśmy, najstarsze zdjęcie jest z roku 1933 roku. Najwięcej zdjęć mamy z okresu lat 50., 60. i 70. Co tutaj trzeba zauważyć? Zdjęcia nie są to oryginały, są to zdjęcia zeskanowane, po części wykadrowane i przedstawione tutaj na tablicach. Również na każdej tablicy mieści się odpowiednik aktualny. Jest to aktualne zdjęcie zrobione u nas we wsi w Domatówku, aby sobie porównać, jak to było kiedyś i jak to jest dziś. Także zapraszamy jeszcze raz bardzo serdecznie. Można powspominać, jak to było dawniej i porównać sobie, jak dawniej żyli i pracowali nasi przodkowie. Także nagromadziliśmy już około 110 zdjęć. Nadal wystawa jakby jest otwarta. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Domatówka Małej i Wielkiej Piaśnicy, którzy być może w swoich albumach rodzinnych znajdą jeszcze podobne zdjęcia. Zdjęcia mają temat panorama Domatówka. Także poszukujemy takie zdjęcia, że są zrobione na tle Domatówka, że widać gdzieś jakieś domy, że tak powiem, stodoły, ogrody. Serdecznie zapraszam. W nasze sołectwo wchodzą trzy miejscowości, Domatówko Mała i Wielka Piaśnica. Jestem bardzo dumny z tej wystawy fotograficznej, co powstała. No, powstawała od 8-7 miesięcy. Jestem bardzo dumny, że mamy takie stare zdjęcia w naszych budynkach, aż się wierzyć nie chcę z takich starego wieku. Będzie można obejrzeć od poniedziałku do piątku, od godzin 17 do 20 przez cały tydzień. Dziękuję.